Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Cześć falubazy, ja nazywam się Weronika Tołoczko, a wy oglądacie program Piąte Okrążenie. Zaczynamy. Zaczniemy od informacji dnia, czyli od tego, na co czekaliście od dawna. Maksym Borowiak dołącza do składu Enei Falubazu Zielona Góra. Na pewno cieszę się, że tutaj dołączyłem, bo będę miał okazję do startowania i w lidze, i w DMPJ-ach. Też chciałbym z tego miejsca podziękować właśnie i menadżerowi, i prezesom, i tutaj panu Piotrowi Protasiewiczowi, że tutaj trafiłem i że zgodzili się na ten transfer. No, rozmowy toczyły się od początku sezonu. Na początku Unia tam niezbyt była chętna, żeby mnie tutaj puścić, no bo wiadomo, chcieli jakby najlepszych zawodników wybrać do Ekstraligi. No, później tam miałem kontuzję, no stało się jak stało i tutaj trafiłem. Miałem naderwany kawałek mięśnia krawieckiego i ten naderwanie spowodowało, że to mnie jakby wyrwało kawałek kości i to musiałem po prostu poczekać, aż to się zrośnie i wszystko zagoi. Już wszystko dobrze, już trenuję i nie czuję bólu. Maksym będzie reprezentował naszą drużynę w meczach ligowych, a także w zawodach młodzieżowych. Debiut już jutro przy U69. Za nami kolejny ważny mecz. Na torze w Landshut zawodnicy Enei Falubazu Zielona Góra wywalczyli 46 oczek. Dzięki temu mogliśmy wpisać kolejne 2 cenne punkty do ligowej tabeli. To jest trudny grunt, łatwo się tu nie jeździ, ścigania praktycznie nie ma, także wyścig się kończy praktycznie na rozegraniu pierwszego łuku, oczywiście na starcie rozegraniu pierwszego łuku. Cieszą to punkty, tak, duże do tabeli. Tu jeszcze parę drużyn przyjedzie i się pomęczy bardzo mocno, bo tor jest specyficzny, rzadko jeżdżony przez drużyny pierwszoligowe. No ale mamy to za sobą, drużyna pojechała dobre zawody po pierwszej fazie, gdzie troszeczkę tam nie wszystko działało, dobrze poszli z ustawieniami, wyciągnęli wnioski i później już jechali w drugiej fazie zawodów zdecydowanie lepiej, startowali dobrze. Młodzieżowcy też się przebudzili tam w decydującym, ważnym momencie, bo ten bieg 12 bodajże był bardzo, bardzo, bardzo ważny. No i co? I dwa punkty cieszą. A czy jednym, czy dziesięcioma? To akurat dla mnie nie robi różnicy.
Nie mamy tutaj okazji za często się ścigać. Ja tu wróciłem po kilku dobrych latach, więc było trzeba troszeczkę się zastanowić nad ustawieniem motocykli. Udało nam się to zrobić już po próbie toru dość dobrze. Po pierwszym wyścigu coś się zaczęło dziać w silniku, po drugim wyścigu było trzeba go odstawić na bok, wymiana na drugi motocykl. No i gdzieś tam szukaliśmy tych optymalnych ustawień przede wszystkim na start, bo to dzisiaj decydowało o tym, którym się przyjeżdżało do mety. Znaczy tak, no podtrzymaliśmy jakby dobrą pasę, którą mamy od samego początku. Wiedzieliśmy dzisiaj, że będą ciężkie warunki, że drużyna Landshut jest bardzo silna u siebie. No my cały czas jakby borykamy się z tą dziurą U24, no ale to już myślę, że lada dzień i będzie okej. Okay. No dzisiaj jakby znowu nastąpił przełom po 10, jak dobrze pamiętam, w tamtym roku też było tak, że przegrywaliśmy, ale później już po 10 było znacznie lepiej, więc fajnie, że się udało wygrać. No ostatni bieg mnie trochę pocieszył, że tak powiem, bo liczyłem na więcej, trochę punktów pogubiłem dalej na trasie. No ale no, staram się jechać jak najlepiej i żeby pomóc drużynie, bo jest naprawdę ciężko, jak nie ma piątego seniora. No i w sumie było to widać w tym meczu i w meczu z Bydgoszczą, gdzie brakuje po prostu nam piątego seniora. Luke Becker wraca do zdrowia. Amerykanin opowiedział nam o tym, jak się aktualnie czuje, a także kiedy wznowi treningi na zielonogórskim torze. Posłuchajcie. Natomiast jeśli zastanawialiście się, co słychać u Wiktora Trofimowa, posłuchajcie. Ten poniedziałek było dosłownie 2 tygodnie po operacji. Operacja minęła bardzo, bardzo dobrze. Bym chciał zawdzięczyć Piotra Protasiewicza, naszego trenera, bo jest po prostu niesamowity człowiek. Ogromny szacunek do niego. Też bym chciał podziękować mnóstwo osobom też z Lublina. No i co? Też bym chciał podziękować przede wszystkim samemu doktorowi Tomaszowi Konaszczukowi za to, że no, bardzo mocno się zaopiekował mną i ta operacja poszła bardzo szybko, bardzo, bardzo skutecznie. Udana operacja i że już tą ręką mogę sobie nawet dźwigać, podnosić ją, no i już funkcjonować, tylko jeszcze potrzebuję z 1,5 tygodnia rehabilitacji, wtedy będzie po tej rehabilitacji prześwietlenie ponowne, no i jeżeli ta ręka daje zielone światło, to od razu wsiadam na motocykl i przyjeżdżam do Zielonej Góry. Ćwiczę rękę w taki sposób, jak to mi przekazali na rehabilitacji, to są jakieś gumy, tak, do ćwiczenia rękami. Obciążenie zbyt za duże nie może być na tą rękę w chwili obecnej jeszcze, ale no, to znaczy, że ciężary żadne tak nie mogę podnosić, ale takie ruchy podstawowe muszę robić dlatego, żeby po prostu ta ręka zaczęła funkcjonować tak, jak wcześniej ona funkcjonowała, ponieważ te mięśnie były w długim takim stopie, tak? No bo 2 tygodnie ręka w sumie no nic nie robiła, tak? Była po operacji, no i też była bardzo mocno opuchnięta. No i te opuchlizny już w miarę poschodziły, już ona się zmniejszyła, bo była jak lewych dwie ręki. No i cóż, wszystko idzie bardzo, bardzo szybko do przodu. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony, że tak wszystko szybko trwa. No i cóż, no jestem młody, szybko się goję, no i z tego też bardzo mocno się cieszę. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony i optymistycznie, ponieważ jakaś trudna chwila u mnie była, tak, w okresie zimowym. Ale mocno, mocno też przepracowałem ten okres, wręcz też z tunerem swoim nowym, z Michałem Marmuszewskim z Lublina, no i też no, przygotował mi bardzo dobry sprzęt,
na ten sezon, z którego też no, po sparingach mogłem być dumny, tak, z tego sprzętu, że miałem prędkość. Bardzo mi szkoda oczywiście tego upadku, tak, i tej kontuzji, bo po prostu no, zabrała na pewno kilka fajnych meczów, tak, z których mogłem naprawdę dołożyć no, jakąś ilość dobrą punktów, tak, do zespołu i te wygrane by były jeszcze no, bardziej lepsze, tak. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Tęsknię za wami, bo naprawdę ten może mały pobyt, który byłem w Zielonej Górze, ale byłem mocno zadowolony z tego pobytu i naprawdę z niecierpliwością czekam, kiedy już znowu wrócę do Zielonej Góry, bo naprawdę miło przypływał ten mój czas i okres, jak byłem w Zielonej Górze. Ruszają rozgrywki o drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów. Już w najbliższą środę i czwartek, czyli 17 i 18 maja, zawody w Zielonej Górze. Początek o godzinie 17, wstęp darmowy, zapraszamy. Już jutro przy W69 zaległy mecz drugiej rundy z drużyną z Poznania. Posłuchajcie, co przed tym meczem powiedzieli kierownik naszej drużyny Marek Mróz i Michał Cużytek. No, przygotowujemy się jak do każdych zawodów. Trochę drżymy od dzisiejszych naszych zawodników, którzy startują w challenge'u. Tok przygotowań leci tak, jak żeśmy założyli od początku sezonu. Cieszymy się, że Max dołączył do nas. Damy mu trochę na rozjeżdżenie. Zaczynają się DMPJ-ty. Także myślę, że za jakiś czas będzie mocnym punktem. Nie lekceważymy żadnego przeciwnika, także jest tam paru dobrych zawodników. Nie będę wyszczególniał, no cały zespół jest tam skomponowany przez Bajerskiego nieźle. Żaden mecz nie mamy lekko, jak wiadomo jedziemy w niepełnym składzie, no musimy sobie radzić, walczyć i oby na naszą korzyść. No jesteśmy przygotowani na piątkowy mecz, dzisiaj mam jeszcze ważny trening, potem szykowanie motorów i czekanie na zawody. No widać, że w ostatnim meczu zaskoczyli mocno z Rowem Rybnik, gdzie przed nominowanymi przegrywali dosyć mocno, ale w dwóch ostatnich biegach się jakoś zebrali do kupy i dali z siebie wszystko. Lubię jeździć przy światłach, gdzie już tam wcześniej jeździliśmy o późniejszej godzinie, więc myślę, że to nie sprawia tam większych trudności. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 19:30, bramy zostaną otwarte o godzinie 19:00. Bilety nadal możecie zakupić w serwisie biletynafalubas.pl oraz w stacjonarnym sklepie Kibica, który jutro będzie otwarty do godziny 16:00. Natomiast kasy przy stadionie otwieramy o godzinie 18:00. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku piątego okrążenia. Już jutro widzimy się przy W69. Liczymy na Wasz głośny doping. Do zobaczenia.